Witam serdecznie. 26 czerwiec 2023 rok. Oczywiście, że bardzo ciepło. Jednocześnie też znak raka, który jest w samym początku i dzisiaj właśnie mamy dwadę lwa. Lew będzie dopiero za miesiąc. I dlatego też rak jest takim troszeczkę, można by tak było nazwać, sumieniem naszego ego. Czyli tym, dlatego z powodu 12 dla lwa sektora. Jeżeli lew jest pierwszy, to rak jest 12. W ten sposób mamy pewne uzależnienie. To wszystko buduje pewien system, który jest bardzo charakterystyczny dla zodiaku. Zodiak, jeżeli w ogóle był kiedykolwiek wymyślony, a ponieważ jest właściwie w każdej kulturze znany, jest niesamowity. Umiejętność ustawienia tych znaków, umiejętność pokazania tego chociażby raka, tej walki wewnętrznej, która jest w nas, ponieważ za chwilę będzie ten lew, który będzie pokazywał nas, bo każdy z nas jest uzależniony od słońca. Gdzie słońce jest, w takim znaku, takim się rodzi. Księżyc daje tylko emocje, czyli to powtórzenie, ale z tej odbitej strony. Dlatego rak ma pewne kłopoty psychofizyczne, nazwijmy to tak. I zresztą to jest znak, który bardzo często ma zupełnie inne podejście do całego działania. Działania na ogół są bardzo proste, tak lub nie. Tylko że zawsze lubimy wybrać to nie. Zawsze łatwiej jest nam spojrzeć gdzieś głęboko wewnątrz siebie i zawsze wybrać tą gorszą alternatywę naszego życia. Najprościej by było w ten sposób. Muszę poczekać chwileczkę, bo tutaj są. I ta alternatywa tego działania jest bardzo czasami wręcz nie do pokonania. Pokonać swój lęk tą drugą stronę, tą odbitą, jest bardzo trudno. Bardzo często musimy się udać do psychoterapeuty, czy do psychologa, czy nawet do psychiatry. Najbardziej odczuwają to właśnie te emocje mężczyźni spod tego znaku. Kobiety mają mniejszy zasób tych skłonności, chociaż też się zdarza. I kobiety są bardziej przedsiębiorcze, trzeba przyznać, niż mężczyźni. Kobiety mają coś w sobie, co ułatwia im funkcjonowanie. To funkcjonowanie jest czasami wręcz poparte innym podejściem do rzeczywistości. By ktoś powiedział, jak to jest możliwe. Mężczyźni z poznaku raka lubią
być zamknięci w swoim ego. I ta walka z ego, jeżeli jest, to jest wyjątkowo nieprzyjemna, to jest raz, ale dwa, daje możliwość zupełnego innego nastroju. Raki mają potężną chęć do dominowania i to dominowanie gubi ich, dlatego że ta dominacja jest tylko na ich terenie. Kiedy są w nowym terenie, zaczynają być wręcz agresywni i nawet, można by było powiedzieć, coś się odzywa, co bardzo dziwny dźwięk wydaje. Zresztą ja na ptakach się zupełnie nie znam. Słyszycie? I tutaj ten impuls do tego działania jest spowodowany po prostu strachem. O, przede wszystkim o utratę prestiżu. Ja poprawię kamerkę. Bo utrata prestiżu jest dla raka właściwie czymś, co doprowadza go do egocentrycznej prowokacji dla siebie. Siebie. Walki tej, która jest w nim. Mimo to, że raki nie są przywódcami, a bardzo często dominują i chcą. To jest ten odbicie tego światła, które jest w tym, ale bardzo często w małych grupach. I w tym systemie, nazwijmy to kwalifikacji, dochodzą do stanowisk bardzo wysokich. To jest inżynier na budowie, to jest kapitan statku, to jest działanie w pewnej małej grupie, ale jako absolutny przywódca. Tu nie ma żadnej ulgi, a nie ma też tego punktu, który byśmy mogli nazwać że jest niewładny tego wszystkiego, co dzieje się dookoła niego. On jest wtedy kapitanem tego statku, kapitanem, dowódcą tej brygady, tej budowy. Dlatego też czują się w tym bardzo dobrze, ale jednocześnie też ci wszyscy, którzy znają tą pracę, to jest umiejętność walki wewnętrznej znowuż z sobą i z tymi nazwijmy to właściwie czy sposobami trudno powiedzieć, ale nałogami. Jeżeli teraz stajesz się twardym człowiekiem, musisz postanowić, co dalej z tobą, jak podchodzisz do pewnych zagadnień, chociażby działań,
które są poparte chociażby używkami. W dzisiejszych czasach emocje, które rządzą nam, są tak ogromne, więc warto się wspomagać. I tu już jest właśnie ten moment, który czasami przekracza się tą barierę. Jednym z najbardziej znanych, nazwijmy to, relaksacji jest po prostu alkohol. I tu następuje po prostu samodegradacja. I to jest dla raka bardzo trudny moment, kiedy musi walczyć właśnie o to ja, czy ten jeden łyk więcej. To nie tylko to, ale jeszcze inne rzeczy też biorą, i chociażby w założeniu lekomania. U raków występują też bardzo często uczulenia, u mężczyzn, u kobiet też. I wtedy zaczyna się ta historia, że on musi zareagować na tę historię i tutaj wpada w sidła. No co tu ukrywać, ale lekomanii. I to jest jeden z głównych powodów lęków, co będzie jutro. Ja wczoraj mówiłem o tym, że rak się martwi, co było i co będzie. Nie, tutaj jest jeszcze inny lęk, który się nawarstwia w tej formie, jak on będzie przyjmować ten świat, który jest dla niego i to zdobycie. Jak on będzie zdobywał te wszystkie punkty tej kariery. W jaki sposób będzie chciał wygrać z tym, co go prześladuje. Wyobraźcie sobie zamknięty pokój. I w tym pokoju dziecko, które się boi. Nieważne ile się ma lat, dzieckiem się jest zawsze. I zawsze ten strach jest jeden. Proste. W tej całej historii. Najprościej by można było powiedzieć, no jak jest, czy faktycznie musimy reagować na takie czynniki. Tak, ze względu na to, że każdy z nas ma chwilę słabości. I w takich momentach najprościej by było zwerbalizować siebie i to wszystko, co jest dookoła nas. Ale jest jedna sprzeczność,
która najbardziej nas irytuje, że nie wierzymy w to, że jesteśmy tacy, a nie inni, że nasza wyobraźnia sama nas przytłacza, to jest ta syzyfowa praca, czyli cały czas gdzieś pchamy ten kamień, a ten kamień cały czas ten głaz naciera na nas. Jeżeli pojmiemy, gdzie i w jaki sposób możemy się pozbyć tego głazu, to wtedy wygraliśmy. Ale to jest tylko możliwe wtedy, kiedy są właśnie progresje, kiedy są możliwości, kiedy uznamy to, że nie jesteśmy słabi, że nasz umysł jest w stanie wygrać. Jeżeli to potrafimy zrobić, no to jesteśmy na planie zwycięstwa. Przede wszystkim tego filmu i tej wyobraźni, którą sami reżyserujemy dla siebie. Dalsze historie w następnym, jutrzejszym naszym spotkaniu. Do zobaczenia. Do jutra.